też nie ma, ale są moje notatki. W koszyku na chleb, kubek z niedopitą kawą. Ciekawe, jak długo tu stoi. Zapomniałam o zakupach. Co mi pozostaje? Znów pizza. Szybko muszę zamawiać. A tak w ogóle to przydałoby się choć raz w tygodniu zjeść obiad. Normalny, gorący. Zupka pomidorowa, zraziki z pieczarkami, suróweczka. Mniam. Gdzie on jest? Co to za kartki? Jakieś listy reklamy? O, znów nie zapłaciłam rachunku. Jeszcze chwila, a wyłączą mi prąd. Cześć. Dzwonisz już 3 razy? Nie denerwuj się, dopiero wróciłam z pracy. Tak, o tej porze. A co w tym dziwnego? Mam dużo roboty, a jeszcze potem godzinę stałam w korku. Nie, nigdy dziś nie wychodzę. Mam zlecenie. Szef kazał mi napisać artykuł. Na jutro. Nie, nie mam pomysłu, nie mam weny twórczej. Jestem zmęczona. Mam w lodówce skarpetkę zamiast sera. Wciąż zamiast obiadu wiem pizzę lub hamburgery i nie wiem, o czym pisać. Do zobaczenia. Wpadnę w sobotę. Współczesny świat. Człowiek zdobywa świat wirtualny, korzysta z internetu, szuka lekarstwa na różne choroby, coraz szybciej pędzi, przemieszcza się i, no właśnie, traci spokój wewnętrzny, nie ma czasu dla przyjaciół, oszukuje, kombinuje, bo nie ma z czego utrzymać rodziny. Quo vadis? Człowieku XXI wieku? Quo vadis? Zaraz, zaraz, ktoś już to kiedyś powiedział. Zaprosiłaś mnie, młoda mamo. Ja? Czy to nie ty pytałaś Quo vadis? To przecież ja rozpoczynałem ten zwrot. Zapisałem go nawet w jednej z powieści. Chyba dostałem nawet za nią jakąś nagrodę. To było w roku... Ostatnio coś nie pamiętam. Quo vadis? Oto jest pytanie. Ale czym problem, młoda damo? Zaraz, zaraz. Ja chyba śnię. Ten pan od trylogii? Ojej, jestem przemęczona. Dlaczego nie wyjechałam na urlop? I co z tego, że szef by się wkurzył? Za to teraz mam halucynacje. Spokojnie. Nie dam się zwariować. Uszczypnę się? To zawsze działa. Napiję się kawy. On nie znika. On nadal tu jest. Właściwie... Żyjąc w takim tempie i ciągłym stresie, mogłam się tego spodziewać. Ciekawe, co powiedział na to mój psychoanalityk. Mówiłem ci, że sama mnie zaprosiłaś. Dlaczego teraz tak się dziwisz?
Co prawda, dawno nie podróżowałem, chociaż kiedyś bardzo go lubiłem. Dziś rzadko mnie zapraszają. Kiedyś słyszałem nawet żale kilkunastu młodych zgromadzonych w jakiejś sali, gdzie nie dostał się człowiek o nich było. Opowiedz losy Andrzeja Kmicica. Było mi naprawdę szkoda. Sam dobrze nie pamiętam, co było w trzecim domu. Ale wróćmy do sedna sprawy. Czy można tu gdzieś usiąść? Przyszedłem pomóc ci w rozwiązywaniu twoich dylematów. Ja naprawdę chyba zwariowałam. Duch nie znika. Co za gość, o mój Boże. A tu taki bałagan. To fotel jeszcze po mojej babci. Stary, ale wygodny. Niech pan spocznie. Jak mam do pana mówić? Wiem. Będę mówiła mistrzu. Nie będę udawać. Jestem zaskoczona. Wyluzuj, młoda panu. Chyba tak teraz mówicie. Dziwny to język. Czym się trudnisz? Co robisz z tą dziwaczną maszyną? Do czego służy? Ja muszę napisać ten artykuł. Muszę. Jestem dziennikarką. Pracuję dla dwóch dzienników. Właśnie miałam napisać artykuł, ale zdaje mi się, że już nic z tego. Już po północy. Rano szef się wścieknie. Wcale nie musisz pisać. Spokojnie. Posłuchaj mnie. Jesteśmy kolegami po fachu. Co pan może wiedzieć? Żył pan tak dawno, teraz są inne czasy. Dziś każdy pędzi, czegoś szuka. Tak naprawdę nie wie, czego chce. Ludzie w pogoni, za sukcesami, zapominają nawet o przyjaciołach, rodzinie. Dziś Polacy najczęściej jedą do Włoch, Grecji czy Ameryki niż na Podlasie. Tam pan się chyba urodził. Może powie mi pan coś o sobie? Przecież nie zawsze spotyka się ducha. Tak, urodziłem się w Woli Okrzejskiej. Cudowne miejsce, taki długi spokój, cisza. Tu się wychowałem, to miejsce pokochałem. Tu kultywowano szlacheckie tradycje. Na tej ziemi się urodził, gdzie ptak śpiewał na błękicie. Po tej ziemi biegał, chodził i poznawał ludzi i życie. To miał pan szczęśliwe dzieciństwo? I tak, i nie. Majątek zaczął podupadać. Przenieśliśmy się do Warszawy, a tu nie powodziło nam się zbyt dobrze. Musiałem wraz z bratem zarobić na swoje utrzymanie, udzielając korepetycji. Naprawdę? Nie wiedziałam, ale był pan na pewno dobrym uczniem. Tu się mylisz. Uczyłem się średnio. Kilkakrotnie zmieniałem szkoły, ale kochałem literaturę i historię. Wiele czytałem. Ja też uwielbiam czytać, chociaż ostatnio brakuje mi na dokładne czytanie Władcy Pierścieni, czy choćby najnowszych wiadomości. Widzisz, jesteśmy do siebie podobni. Ja też byłem dziennikarzem, redaktorem dziennika Słowo, współwłaścicielem Niwy. O, to może mi pan coś poradzi? No właśnie, nareszcie zrozumiałaś. Po to tu jestem. Zaraz. Co się tu dzieje? Kto to? Znów duchy? Chciałbym przedstawić ci moją żonę, Marię Sutkiewiczu. Pamiętam, jak sobie baliśmy w sadzie. Dzień w dzień. Byliśmy tacy szczęśliwi. Byłam twoją przyjaciółką, powiernicą, doradczynią i krytyczką. Wkrótce zawitał do nas gość. Syn Henryk Józef. Ale cała półtora roku później córka Jadwiga. Spójrz, to nasze dzieci. Tak, byliśmy szczęśliwi, aż do twojej tragicznej śmierci. Miał pan trzy żony? Tak. Każda była moim wsparciem, natchnieniem. Przy nich zrozumiałem, że największą wartością człowieka jest miłość i rodzina. Spójrz na moich bohaterów.
wszelkie zło, przemienisz ludzkie serca. Ale dziś miłość, wzdychanie, trzymanie się za rączkę, to przeżytek. My nie mamy na to czasu. Trzeba być lepszym, odpowiedzialnym za siebie i drugiego człowieka. Nam wystarczą SMS-y, ewentualnie maile. Tak jest szybciej. Zobacz, co tracicie. Przecież miłość buduje, pozwala walczyć ze złem. Daje siłę i motywację do tego, by stać się lepszym. A patriotyzm to też miłość. Miłość do ojczyzny. Patriotyzm? A co to takiego? Niech pan poczeka, zaraz, zaraz. On jest i zbyt popularny. Jesteśmy ojczyzną, likwidujemy granice pomiędzy państwami. Jesteśmy Europejczykami, obywatelami świata. Mylisz się, młoda dama. Wiele podróżowałem. Zwiedziłem prawie całą Europę. Byłem w Afryce, Ameryce. Widziałem wiele, wiele opisałem. Ale zawsze tęskniłem za krajem, bo ojczyznę ma się zawsze w sercu. A to kto? Jam jest Andrzej Kmicic, orszański chorąży, pułkownik Michał Wołodyjowski. Moi bohaterowie, to dzielni rycerze, nie wahali poświęcić się życia dla ojczyzny. Mieli ideały, mieli wartości, których dzisiaj brakuje. Spójrz na nich, przypomnij sobie ich losy, jak wiele się można od nich nauczyć. No może ma pan rację, wie pan mistrzu. Kiedyś, gdy byliśmy dziećmi, chętnie bawiliśmy się w rycerzy. Każdy chciał zostać dzielnym Kmicicem, który obronił Jasną Górę przed najazdami wroga. Własną piersią obronił króla. Albo Wołodyjowskim, który doskonale władał szablą. No, ostatecznie można było zostać zagubą i fortelami, bronić ojczyzny. A moje koleżanki? Przecież nieraz chciałyśmy zostać piękną Oleńką, Heleną czy Baśką i stać wiernie przy boku swojego rycerza. A dziś dzieci bawią się w Pokemony, Batmanów, Żółwie Ninja, Terminatora. Oglądają jakiegoś idola. A pamiętasz, wywołałaś mnie pytanie o Quo Vadis. To też odpowiedź na twoje dylematy. Istnieją inne wartości, mówiące jak należy żyć. Są wpisane w historię człowieka. Porządkują rzeczywistość. Uczą moralności i etyki. Pamiętam, w tej powieści ludzie w obronie wiary i ideałów ginęli na arenach, byli paleni żywcem, krzyżowani. A dziś, wie pan, wczoraj widziałam, jak pewien młody człowiek ukradł kobiecie torebkę. Ona krzyczała, wzywała pomocy, ale nikt nie zareagował. Wszyscy gdzieś się śpieszyli, udawali, że nie widzą. Ja zresztą też tak zrobiłam. Gdybym się zatrzymała, spóźniłabym się do pracy. O, chyba się usprawiedliwiam. Mistrzu, zaczynam coś rozumieć. Gdzieś się pogubiłam. Zobacz, chcę ci jeszcze coś pokazać. To Oręborek. Kolejne miejsce, które pokochałem. To też polska ziemia. Tu też jest pięknie. Dostałem ten dworek w darze od narodu. Czy wy dzisiaj bylibyście tak hojni? Czy obdarowalibyście czymkolwiek drugiego człowieka? Spróbuj sama sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy już wiesz, gdzie szukać wartości i ideałów? Czy rozumiesz, o czym powinnaś pisać? Mistrzu, pokazałeś mi coś, o czym dzisiejszy świat nie pamięta. Wiem, o czym będzie mój artykuł. Quo Vadis człowieku XXI wieku. Nareszcie znam odpowiedź na to pytanie. Czasem nie wszystko się dobrze składało.
chciał nawet swoim. To ona pokazała każdej polskiej dziewczynie, jak chodzić należy, żeby przejść przez pustynię. To ona osiągnęła w końcu bardzo ważny cel, odnalazła swego tatę, śliczna, mała dzielna też. Dziewczynka, dziewczynka, każdy wie, maleńka ślicznotka, Nel się zwie. Jednakże wszystko pozostaje niezmienne. Polacy uwielbiają syto zastawione stoły. Argumentów dla takich upodobań możemy szukać w wielu źródłach, między innymi w literaturze. W czasach opisywanych przez Henryka Sienkiewicza nasi rodacy byli specjalistami w przygotowaniu ryb słodkowodnych.
potrawy ze szczupaków czy łososi stały się naszą międzynarodową plugą. Najczęściej ryby były podawane na ostrą lub kwaśną, z dodatkami w postaci grochu lub kapusty. Przepis na szczupaka macerowanego, pieczonego przeczytają pan Skrzetuski w języku staropolskim, a pani Helena w Gwarze Śląskiej. To słuchajcie. Weźmiemy szczupaka świeżego. Oczesz, pokraj na skorna, włożyć na czynnik gliniany, albo srebrne, albo drewniane. Wsyp soli do statek, wiosków innego tak wiele, że w samym szczupak i kminu tłuczonego i oliwy, a może do godziny. Weźmy szpilek drewniany cienki, postrykaj na rożenki, skorna. Przetykaj, nie drży w sobie. Sadzę mieć na roście, a zębę czy chcesz, wtedy nie efekty potrzebne. A gdy dowiedziesz, zważ ten ocet, który będziesz łączył, przydaj oliwy, weź szpilkami na kubisek, które nie są pory. Większość szczupaka świeżego, łacyńska, doktor na twarki, ciepły go do kliniaka lub drewniaka. Wsypaj soli trochę, włosku winnego, tyle, żeby zamoczyć szczupaka, złonej i mocno za godzinę. Weź się do pałaczki. Pochwytaj na dworki, przepij strzałę, pij na wesole i posyp się dłuższą kartą. A jak już jedziesz, zebrzyj ten łocę, trochę pszczołocy, dej trochę oleju, a na talerz, dej drodze z tymi pszczołaczkami i polej ją załóżmy. Prosimy naszych gości o przeczytanie fragmentu noweli Janko Muzykant w wersji oryginalnej i po śląsku. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant, fragment. Był to chłopak nierozgarnięty bardzo, jak miejskie dzieciaki przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy, bo i do roboty był ladacą. Nie wiadomo skąd się takie ulęgło, ale na jedną rzecz był tylko łapczywy, bez nagrania. Wszędzie też je słyszał, a jak tylko trochę podwózł, tak już o niczym innym nie myślał. Pójdzie bywało do wody za bydłem albo za dwojakami na jagody, to się wróci bez jadu i mówi się, przeklejąc: Matulu, tak ci coś bodu wymarzało, oj, oj, a matka na to. Zagram ci, nie bój się. Jakoś czasem sprawiała mu tąż krwią muzykę. Chłopak krzyczał, obiecywał, że już nie będzie, a i tak myślał, że tam coś w boru grało. Co? Albo on wiedział. Sosny, buki, brzezina, wilki. Wszystko grało. Cały bór i barstwa. Ech też, w polu grała kubylica. W sadku pod chałupą ćwierkotały gruble. Aż się wiśnie trzęsły. Wieczorami słuchiwał wszystkich głosów, jakie są na wsi. Tedno myślał sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do roboty, żeby gnój odrzucał, to mu nawet wiatr grał w widłach. Nazywali go ludzie Janko Muzykant. Synek kupi jak siano i kopys. Jak bajkę zrobił się przy godce, już mi palec do tego ladowu. Nawet się nie myślałem bliska, że z tego pisma coś dorośnie, bo pieroński był niewolny. Żaden nie wiedział, skąd on się wziął, ale fest pobrało dla mnie. Kasię obrócił, to je słyszą i łonicem innym nie myślą. Jak ino porost do lasy na dziadę, przylot bez. Do boru z gadziną przylot bez. Co ci czos granie było w głębie. Bez to odmiter tuś pożyci warzychą lejty do stołu. Syny grycą, łobie synu, że w dni wejdzie, a i tak myślał ino o muzyce. Co nie wiedział, co to drzewa, albo ptoki, wszystko cięgie muzykowało. Co ci las i szuk. Ludziska dodali na niego Hans Nikolaj.